Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałem zaprezentować nową konstrukcję, lecz nie pochodzącą z propozycji na moc od widzów. Jest to moc o tematyce Star Wars, a dokładniej przedstawiający pewien fragment wymyślonej przeze mnie planety, gdzie rozgrywają się walki pomiędzy Republiką a separatystami. Myślę, że zacznę omawianie właśnie od minifigów. Najmniej może ciekawe to Battle Droidy oraz Super Battle Droidy. Tych pierwszych znajduje się 8 sztuk na konstrukcji, a tych drugich 3 sztuki. Lecz oprócz tych maszyn mamy również Tactical Droida, naprawdę jego lubię i z tego powodu bardzo się cieszę, że w końcu gdzieś jego użyłem. Reszta minifigów to klony z wymyślonego Legionu. Na tym mocu znajduje się ich kapitan, najbardziej doświadczony żołnierz zaraz obok kapitana, dwóch klonów z oznaczeniami tego Legionu, no a dwa ostatnie klony są bez żadnych oznaczeń. Oczywiście, jak wielu z was być może zauważyło, na mocu znajduje się również jeden uciekający cywil oraz czterech Jedi. Całą czwórkę spróbowałem mocno odróżnić, stąd różne ostrza mieczy, jak filetowe, pomarańczowe oraz różne rękojeści. Tym razem w odróżnieniu do moca na podstawie serialu Mandalorian nie dodałem aż tyle efektów wystrzałów. Jest to chyba pierwszy taki moc zbudowany przeze mnie techniką freeform, jednocześnie budując wszystkie boki cnotem. Osobiście jestem nawet zadowolony z tego efektu. Techniką cnot zbudowałem również prawie cały chodnik, dzięki temu mogłem dodać znacznie więcej detali. Jako że założenie na planetę było takie, że jest ona w sporej części skalista, jednocześnie w bardzo wielu miejscach znajdują się obszary, gdzie mogą wyrosnąć rośliny, to postanowiłem te różne typy terenu zaznaczyć. Roślinność bardziej egzotyczna wyrasta w tego typu miejscach, natomiast na skalistej powierzchni znajdują się pojedyncze źdźbła suchej trawy oraz niewielkie krzaki. No ale oprócz terenu, ścieżek oraz roślinności zbudowałem również 3 budynki, a raczej 2,5, ponieważ trzecia zabudowa to tylko ruiny. Chciałem, by różniły się one kolorystycznie i jednocześnie były do siebie podobne stylistycznie. Dokładniejsze omawianie każdego z nich zacznę od ruin. Ten budynek miał ściany ciemnotonowe, zanim został zniszczony. Brązowa podłoga po części się załamała, odsłaniając szary fundament. Budynek musiał zostać zniszczony jakiś czas temu, ponieważ widać, że separatyści umieścili w nim trochę swojego sprzętu. Kolejny budynek obok jest stanowy. W wielu miejscach widać prześwity głębszych warstw, a nawet występuje kilka głębszych ubytków. Detale, które mi się szczególnie podobają, bo wykorzystują specyficzne rozwiązania, to na przykład te różdżki użyte w tych zdobieniach, elementy, które normalnie służą do wystrzelania strzałek, tutaj użyte do budowy drzwi, oraz to ala okno, które jest zaokrąglone z dwóch stron, a zamiast szyb posiada coś w rodzaju krat. Na jakiejś planecie w uniwersum Star Wars było takie coś, a w takim przypadku myślę, że to wygląda znacznie lepiej, niż gdybym dodał jakieś po prostu zwykłe szyby. No i ostatni budynek jest w kolorze Light Bluish Grey. Na dachu ma więcej urządzeń od poprzedniego budynku, czegoś takiego w stylu jakiś sci-fi anten. Do takich powierzchnych, drobnych ubytków użyłem ciemniejszego koloru szarego, natomiast w przypadku tego rogu czy też tej części ściany użyłem innych kolorów, ponieważ są to uszkodzenia znacznie bardziej poważne. Ponownie zbudowałem tutaj okna, choć umieściłem je wyżej, a oprócz tego jedno z nich jest znacznie większe. Ścieżki kończą się nietypowo w dwóch miejscach, ponieważ zbudowałem tam fragment schodów. Oczywiście techniką snot. Roślinność, która chyba najbardziej zwraca uwagę, to te dwa drzewa w nietypowej kolorystyce. Jeszcze chciałem wspomnieć o jednym typie roślin, a dokładniej o tych kwiatach, które chciałem również zbudować z użyciem nietypowych kolorów. Na koniec dałem jeszcze trochę swego rodzaju skrzyń, zarówno separatystów, jak też republiki i tyle. No dobrze, to tyle w tym odcinku. Przepraszam za te opóźnienia. Na razie, no i cześć.